Cześć, czołem. To jest ten stary, jak to się nazywało? Areator? Się cholera nie pamiętam. No chyba tak to się prowadziło. I to niby trawę kosiło, że tak powiem. Dobra, zostawimy go tu. Tylko taka ciekawostka. Co oprócz? Całkiem niegłupim stanie. O! To jest jakaś kultowa pompeczka. O! Śruby z nakrętkami, ale krótkie. To może odpuścimy. Coś jeszcze na tym grubym? Właśnie nie. Więc a tak. O matko, to znowu ten rzekomy stojak do motoru. Już trochę pokrzywiony, ale jak już widziałem w tylu miejscach, że będzie szok, ale teraz chyba jest jego ostatnie miejsce, bo się tak trochę zgiął. I tu jeszcze coś chciałem zerknąć, ale tak samo śmieci. Niestety. A co tu mamy? Hurtownie spinaczy. Złomową hurtownię. Dobebeszony trochę komputer. W sumie to tylko płyta została. No, grzałka jakaś i... Kurde, dużo badziewia. Jeśli mam być z wami szczery. Nie żebym przedłużał, ale... Naprawdę jest kiepsko. Nie wiem, kurde, czemu takie numery się odstawiają ostatnio. No nic, ale jeszcze pogrzebiemy. Młoda godzina. O, czekajcie. Bo mi ta środka spadła. Coś tu ciekawego leży? Stara maszynka do mielenia. Cyk. Najciekawsza skrzynka. Coś pod skrzynką. Podstawa, no fakt, podstawa. No i tak, widzicie, kurde. No patrzę. Jeśli mam być cztery, nic nie widzę. O! Wal start. Ja kieł, no to już jest dzień zrobiony. Niezniszczony jeszcze. O! No i widzicie. Szukajcie, a znajdziecie. Już się humor poprawił. Już jest zdecydowanie lepiej. Tam jest jakaś głowica, od czego jest? Zaraz zerknijmy, czego to mała głowica. A tutaj nic. O, bach. Oprócz tego kiełka, o. Wyciągamy sobie ziarnek. Wchodzę to sobie do gara.
tu bardzo ciekawego nie widzę, więc... O! Tak, co to by było? Od czego by to była głowica? Zaraz strzelę z obiektywu Google. Coś od motoru chyba. Zobaczymy, co wyleci. Ciekawe. Także widzicie. Lipa, lipa, lipa i nagle dwa strzały i już jest. Coś zupełnie innego. Cześć, i tołem. Rzeczy, które was mogą interesować, bardziej lub mniej, no to na ten rzut dwa tematy. Pierwszy to ten kieł. Kurczę, w bardzo dobrym stanie. Naprawdę, wierzcie mi. Made in Poland oczywiście. No tutaj jest. To jest piątka czy szóstka? Chyba piątka to będzie. Wiadomo, widać, że trochę leżał. O kurde, łożysko to nawet nie myśli, żeby wstać. Ale damy mu radę. Damy mu radę. Tutaj też nigdzie nie jest jakoś bardzo ubite. No i najważniejsze, tutaj też jest spoko. Także w tych pieniążkach warto wziąć, warto zaryzykować. No i druga rzecz, którą też stwierdziłem, że warto wziąć, warto zaryzykować, jest głowica. Mapę Google twierdzi, że to jest do Suzuki Burgman 125. Ktoś zawory wylotowe wyciągnął. Sące są. I tak oglądałem, zastanawiałem się, czy nie jest gdzieś tutaj bicie pęknięta między zaworami. Tak jak to maluchy czasami, w maluchach czy tam w cikłęcie, to czasami głowica pękała. No, ale tak... Patrzyłem i kurde, no nie jest pęknięta. Nie widać, żeby gdzieś była pęknięta tu czy tu. Czy tu. Też znawcą nie jestem, ale nie wiem, czy w motorach się planuje jakoś bardzo głowicę hardkorowo, czy nie planuje. To nie wygląda, żeby była planowana. Świeca jest, wszystko jest. Nie wiem, kurde. Tutaj jest tylko takie, gdzie się wałek opiera, to jest takie. Nie wiem, czy to będzie widać, bo to GoPro to takie zbliżenia robi, że jakby tak widzicie tutaj takie, ale to może być od lecenia na złom, że tak powiem. A tak to, no, kurczę, no fajnie to wygląda, zresztą inna sprawa wam powiem, że przecież to jest aluminium, mi się udało zapłacić normalnie, więc zawsze to można sprzedać, wyjść na zero, o, nie sprzedać, tylko wyjść na zero, także... Wielkiego ryzyka nie podejmowałem. No, także to będzie na ten moment wszystko.